Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj na naszym Dellu będziemy stawiali Windowsa 11. Mamy obecnie 76% baterii, będziemy robili to kompletnie bez zasilacza, więc bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Dobra kochani, od ostatniego czasu sporo się zmieniło, mamy 12 GB RAM-u, jak widzicie, dołożone, więc jest tej pamięci na pewno więcej. Mam już przygotowanego tutaj pendrive'a pod Windowsa 11, zamykamy go całkowicie i spróbujemy zbootować go z pendrive'a przy ponownym rozruchu, a więc jedziemy. Dobra, pamiętajcie, F12 boot menu w Dellu i USB storage device, bootujemy 11. Od razu się obraz pokazał. Zobaczcie kochani, że jest taka zmiana scenografii, ale niestety mam gości, no i musimy być tutaj. No a w tle przy okazji jest nasz serwerek techniczny. Akurat to jest taki serwerek bardzo spokojny, tam jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to akurat odpowiadam, ale zazwyczaj jest cisza, więc jeżeli lubicie na takich serwerkach być, gdzie jest tylko pingowanie jedynie kiedy film najnowszy wstawiam, no to was serdecznie zapraszam. Ale wracam już do naszej dziesiątki, która zaczyna się butować. Przepraszam, 11. Jestem dzisiaj troszeczkę zmęczony, ale mimo tego postanowiłem nagrać ten odcinek dla was specjalnie. Polski, klikamy dalej. Teraz klikamy zainstaluj teraz. Instalator rozpoczyna pracę. Jeden mam z mojego konta właśnie, a drugi mam spisany OM-owy z naklejki COA pod spodem laptopa. Robimy to bez zasilacza, więc tutaj musimy kochani się bardzo śpieszyć, bo mieliśmy 75% baterii. Robimy tę instalację bez zasilacza podłączonego na samym zasilaniu bateryjnym, więc będzie to ekstremalne, można tak powiedzieć, bo w każdej chwili będzie mogło baterię wywalić. I trzeba będzie pliki wtedy stawiać na nowo, już niestety na zasilaczu, zobaczymy czy nam się to wydarzy. I powiem wam kochani, jestem zaskoczony, bo klucz OM-owy Della przeszedł dalej. Dla urozmaicenia kochani, dzisiaj pod presją pracujemy na samej baterii. W laptopie z 2012 roku, ono w każdej chwili może paść. Jak myślicie, 12 GB RAM-u? Czy może to będzie działać w miarę dobrze? Jak myślicie? Już mamy 50% kopiowania plików. Dobrze widzicie, ekran migota, bo na szczęście nie jest ustawiony na maksymalnej jasności. Stąd to migotanie PWM, tak jest sterowane podświetlenie naszego panelu. Dobra, nie jest kochani źle, naprawdę. 61%, nie wiem jaki jest stan baterii w tym momencie. Mniej, trzymajmy kciuki, żeby chociaż było te 50%. Było 70 parę, więc nie jest źle, aczkolwiek ta bateria już ma sporo za sobą i sami widzieliście, że czas jaki pozostał to 1,5 godziny, w ciągu instalatora pobór energii może być ciutkę większy, ponieważ mamy w środku jeszcze dwa dyski talerzowe zamontowane, a nie żadne SSD-ki. Jedyne czym go odciążyłem to tym RAM-em, że włożyłem energooszczędny LPDDR RAM. Dobra kochani, najgorsze zaraz będzie za nami. 99% zaraz wszystkie pliki przekopiuję. 100%, to dobra. Mamy kochani najgorsze za nami, nie wyłączył się. A co, dalej pracujemy bez zasilacza, na samej baterii. Instalowanie funkcji, dobra. Zaraz będzie nam prosił o uruchom ponownie. Czekamy na ten moment. Chyba nawet bez cięcia się go doczekamy. Po instalowaniu aktualizacji. Zobaczcie kochani za to miganie PWM, ale nie mogę teraz sterować jasnością panelu. Mogę jedynie wam zwiększyć jasność przesłony w taki sposób, przez co migotanie będzie troszeczkę mniejsze, ale dalej widoczne. Dobra, uruchamiamy rozruch Della z 11. O matko. I piątka trzeciej generacji z 11. Aha, inne logo rozruchowe. Bo to jest tylko i wyłącznie teraz przy setupie. Przy normalnym rozruchu myślę, że BIOS sobie zastąpi te logo DM. Bo samym rozkładami wiem, ile te ogniwa jeszcze są w stanie z siebie dać. Uhu. Mamy już nasze logo Windowsa w pełnej okazałości. Uruchomienie usług. Przygotowywanie urządzenia 80%, 100%. Przygotowywanie, ale emocje. Okej, kochani, na styk z cięciem się wyrobiłem, akurat się zrestartował po przygotowywaniu. Teraz chyba normalnie będzie się uruchamiać z tego co widzę. I kochani, chyba dobrze widzimy. Chyba nawet bardzo dobrze. Czekaj. Więc czekajmy. O Boże, cięcie na styk. Kochani, co się dzieje? To działa! To żyje! Tylko jak? To ma dedyka, kurczę, spokojnie.
No, te animacje nadal nie są zbyt płynne. Polska, tak. O matko, teraz to są emocje. Polski programisty, jeden układ nam starszy. Niech... Pomiń. Tak. Łączymy się pod Wi-Fi. Co powiecie na WPS-a? Oczywiście, czemu nie? Dalej. Sprawdzanie dostępności aktualizacji. Nazwij ten komputer. Okej, dalej. No to może restart. Dokładnie tak. Aha, znów boot logo 11. Mhm. Czekaj. Aha, ciąg dalszy. I co tym razem po tym restarcie? Odblokuj swoje środowisko. Można było to pominąć podczas wypalania ISO Rufusem. Muszę się zalogować na konto Microsoft niestety, bo tego nie pominąłem akurat. Oczywiście konfiguruj jako nowe urządzenie, żeby biedaczkę nie zawalać. Dobra. Jak tutaj tak. Tutaj tak. Wymagane tylko. Tak, nie. Nie. Okej. Tutaj wszystko i zaakceptuj. Ta jest konfiguracja telefonu zapewne. Tutaj już na szczęście mamy pomiń. Tylko zapisuj pliki na tym komputerze. Nie chcemy na OneDrive, żeby nam się cały pulpit zapisywał, kiedy mamy tylko 5 GB. 365 odrzuć, bo mam własną licencję. Pomiń na razie, jeju. Sprawdzaj aktualizacji. Czekaj. Przygotowujemy wszystko dla ciebie. Może potrwać kilka minut. Okej, to w tym czasie. To w tym czasie, kochani, pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, którzy są na serwerze. Zarówno ci aktywni, jak i ci, którzy są niewidoczni, jak i ci, których po prostu już tutaj na tych kontach nie ma, albo mają przerwę. Przypominam, kochani, że my dalej jedziemy na baterii. Bez zasilacza jakiegokolwiek. Upewnij się, że komputer jest włączony i podłączony do zasilania. Dzisiaj robimy bez tego. Ryzyko. Jak ryzyko, to ryzyko, dobra. Prawie gotowe. Zobaczmy, ile będzie procent baterii. Oho! Mało brakowało chyba, zobaczcie. Zobaczmy, ile jest procent. Tutaj już jest listek, a jak jest listek, to już chyba się zbliżamy do granicy 20% baterii. A więc było bezpiecznie, niebezpiecznie tak naprawdę było tego, żeby w trakcie instalacji nam lapek wysionął ducha na baterii. Oszczędzanie baterii się włączyło, aha. 15%. I to jest karta graficzna, tak, to jest sterownik karty graficznej. 15% baterii, kochani, udało nam się to zrobić. Dobra, teraz, kochani, trochę poinstaluję sterowników i zobaczę, jak fajowo się z niego korzysta na tej 11, która tu żyje i to całkiem żwawo, powiem wam, jak na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, kochani, niski poziom baterii 227, już go tak nie katujemy, co, jak już ma wykrzykniczek i 6% się nagle zrobiło. To przeżył naprawdę całą instalację na samej baterii z 2012 roku niewymienianej, więc już go podłączmy, niech się ładuje. Dobra, kochani, zobaczcie przy okazji, co tu się wydarzyło. Patrzcie na tego dala, a patrzcie na mój pulpit. Ja wyglądam znajomo? Zrobiłem klona przy okazji, jak było cięcie dzień po, jak dobrze widzicie. Wrzucę jutro przy sobocie, skończę montować, tutaj jeszcze mam odpalonego timeline'a na kolejnym laptopie, tutaj się zaraz wetniemy. Zaraz będziemy tutaj, także znów powrót do przyszłości, będziemy robili teleportację i tak dalej w czasie. Niestety się nie wyrobiłem, bo wczoraj mi się lapek rozjechał i nie było zasilania. Przez noc musiał przeleżeć, bateria musiała zgubić napięcie i dzisiaj rano na szczęście odpalił. Także spoko, odcinek będzie, ale przy sobocie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale w miarę szybko się pozwijałem, bo z tym materiałem, który tutaj cały skleciłem, jest jakieś 8 minut, z tym to tutaj dogram. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 10 minutach. No dobra, YouTube powoli do 10 sekund się wczytuje, tak gdzieś do 15, ale sami widzicie, że nie ma aż takiej tragedii. Pewnie większość z was powiedziałaby, mogłeś zostać na 10, no i tak mogłem zostać, ale
Musiałem sprawdzić, czy do czegokolwiek ten lapek jeszcze będzie się nadawać, jak dziesiątka straci wsparcie. Dobra, kochani, zobaczmy, jak wygląda YouTube. Tutaj mamy film 4K. Jak na razie Full HD, jak dobrze widzicie, nie klatkuje. Całkiem spoko. Przechodzimy dalej. 2K. Na ten dodatek powinien sobie poradzić, no i jak widzicie, zresztą dobrze sobie radzi. Jakość obrazu wygląda całkiem nieźle. I nic tutaj nie laguje. Ta trzecia generacja z tym dedikiem dają radę. Nie ma przycięć jak do... Dobra, było przycięcie, widać było. O, teraz już było widać w ogóle świetnie. Dobra, zobaczmy, jak będzie to wyglądać w 4K. Kartę Wi-Fi mamy tutaj niestety jedno zakresu 2-4 GHz. O, na 4K już widzimy zacięcie co chwilę, no i już się renderuje. Dobra, ale powiem wam, nie jest źle. Niestety na tej 11 wiele rzeczy nie działa, które działały na 10. Także moja subiektywna ocena. Póki jest 10, używać 10 na starszym sprzęcie 3-4 generacja Intela. A jak już nie będzie tego oficjalnego wsparcia 10, komuś będzie to bardzo potrzebne, dopiero wtedy idziemy na 11. Oczywiście nie mówię tego tylko i wyłącznie na podstawie tego, że film w 4K laguje mi na setupie z 2012 roku, ale tak na mojej bardzo mocno subiektywnej opinii całokształtu tak naprawdę całego lapka z 2012 roku na trzeciej generacji Intela. Mimo tego, że ma dedyka, który mocno go podnosi i te 12 GB, które mocno go podnoszą i dlatego ta 11 działa całkiem dość płynnie. Powiem wam, przy pełnym klonie dysku uruchamia się dość długo, bo tam chyba z minutę prawie, że trzeba czekać. Ale powiem wam tak, że całościowo nie jest źle. Aplikacje takie jak poczta, może to nie jest idealny przykład, ale sami widzicie też, że dość długo się to uruchamia, mimo tego, że jest te 12 GB i powinno być to nieco szybciej, ale niestety mamy stary dysk talerzowy HDD, ale przynajmniej jest to 7200 obrotów, taki plus, ale to tak naprawdę jakbyśmy tu wsadzili mu SSD-ka, chodziłoby to o niebo lepiej, ale no niestety nie mam SSD-ka na SATA, mam tylko M2, a jest tu jeszcze możliwość dołożenia dysku na M-SATA. Dobra, ale tak to w każdym razie, kochani, jak widzicie, wygląda. Otwieranie sklepu Microsoft, raz, 15. No i dalej już nie chcę liczyć, ponad 20 sekund. Ale za to powiem wam, że udało mi się tutaj załatwić, jak dobrze widzicie, Windowsa w wersji 22H2. Także mamy najnowszą kompilację i jako takie update'y, jak widzicie, kochani, tutaj nawet są. Na daily, nie, instalowanie tego nie jest za dobrym pomysłem. Bardzo chętnie wróciłbym tutaj do 10, jakbym go używał na co dzień, ale ze względu na to, że to jest lapek eksperymentalny, no to póki co możemy tutaj na tym klonie mojej stacjonarki jechać. Sklonowało się obsługa Windows Hello na ekranie blokady, jak dobrze widzicie. Ale dobra, nie można włączyć kamery, zamokologuj się za pomocą. Dobra, kochani, w każdym razie projekt ten, no, jest dość ciekawy. Na trzeciej generacji przy takiej konfiguracji z rozszerzoną pamięcią chodzi ten system dość ciekawie, ale nie chodzi tak, żeby powiedzieć dobrze. Chodzi zadowalająco do pracy biurowej, jeżeli komuś się nie śpieszy, ale tak to nie. Dziesiątka była i jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem na to. Z mojej strony, kochani, ode mnie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobał dzisiejszy odcinek. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku i trzymajcie się. Cześć!